Oglądajcie Polistudio, Polistudio! Hej, kaześ to bywał? Kupił jak se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostał jak w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo siczkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. A bo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Przed tygodniem, informując o zakończeniu wspaniałej kariery aktorskiej jednego z geniuszy komedii Jana Kobuszewskiego, nadaliśmy legendarny sketch Ucz się Jasiu, w którym wystąpili także Wiesław Gołas oraz inny mistrz polskiej sceny teatralnej i kabaretowej, już niestety świętej pamięci Jan Kociniak. Pragnąc choć odrobinę zmniejszyć chroniczny ostatnio brak rozrywki w polskim studiu, przedstawimy Państwu jeszcze jeden popularny niegdyś sketch z tego samego programu. A więc ponownie Jan Kobuszewski i Jan Kociniak. No, mimo tych wszystkich przeciwności, bylibyśmy młodzi, sprawni, pełni zdrowia, energii, siły, gdyby nie pewna przeszkoda. Tą przeszkodą jest choroba. Choroba, która prześladuje wszystkich występujących publicznie, nie tylko aktorów, ale i nawet polityków, nawet dzieci w szkole wyrwane do tablicy. A tę chorobę zawdzięczamy właśnie państwu i ta choroba nazywa się po prostu trema. Objawy choroby. O, nadmierne moczenie. Na czole, tak? Paraliż języka, język kołowacieje. Serce ucieka do żołądka, żołądek wraz z wnętrzościami zajmuje miejsce opuszczone przez serce i rozum. Na twarzy pojawia się uśmiech dobrotliwego kretyna. Oczy uciekają do uszu, a uszy wyciągają się w kierunku suflera. I w ten sposób zamiast sprawnego aktora macie państwo na scenę przerażonego osła. No, na każdą chorobę jest antidotum i na tremę też jest lekarstwo. Takim ludowym sposobem na zwalczanie tremy jest ziewanie. Tak. Naukowo to podobno udowodniono, że to jest racja w tym, że człowiek... Proszę spróbować. Człowiek ziewając pobiera większą ilość tlenu do płuc, organizm się dotlenia i trema znika. Tak więc, jeżeli państwo zauważycie na salach koncertowych, czy na zebraniach poselskich, czy na kampanii prezydenckiej, że ludzi, którzy ziewają, to oni się nie nudzą. Nie. Oni się po prostu dotleniają. Drugim sposobem na zwalczanie tremy jest taki wyciąg z korzenia waleriany, czyli krople walerianowe. No, to jest bardzo dobry lek, uspokajający serce i nerwy, ale leku tego nie wolno przedawkować, bo kiedyś miał miejsce taki incydent, że zespół aktorski, potwornie stremowany, zażył za dużo waleriany. Kiedy kurtyna poszła w górę, między widzami kręciła się gromada z ogonami do góry niesłychanie podnieconych kotów. Prawda? Innym takim lekarstwem, też szalenie popularnym, zauważyliśmy, że w Kanadzie też są ludzie stremowani, tak, i zażywają tych leków. To jest wyciąg z kartofla, tak, albo z żyta, tak, albo z pszenicy. Tak.
Z tym, że tu trzeba uważać, bo ten lek znakomicie zwalcza tremę, ale źle wpływa na wymowę. Wymowa staje się zagęszczona. Oraz na zmysł równowagi. Duże spożycie tego leku może spowodować to, że człowiek znajdzie się w pozycji horyzontalnej. Właśnie. Zresztą na potwierdzenie tego, co Janek przed chwilką mówił, potwierdzenie tego znajdujemy w obrazie naszej ukochanej ojczyzny, kiedy to w dniach wypłat lub większych imienin widzimy po ulicach naszych miast, miasteczek i wiosek szwędających się mnóstwo stremowanych Polaków. Przed wojną w Teatrze Narodowym odbywała się premiera sztuki Williama Szekspira pod tytułem Wieczór Trzech Króli. Rolę Chudogęby grał pan Władysław Grabowski. Ale człowiek ten miał ogromną tremę. W związku z tym natychmiast posłał swojego garderobianego po lekarstwo. Był to lek produkcji francuskiej. Importowany z bardzo dobrej firmy farmaceutycznej Rémy Martin, prawda? Pan Grabowski przyjął lek, jeden kieliszek, drugi szklaneczkę i przedawkował. Przedawkował, wymowa mu się zagęściła, żeby nie bardzo było wyraźnie, co on tam opowiadał. Publiczność krzyczała z widoku głośniej, pan Władysław się nie peszył, odpowiadał, przepraszam, którą kwestyjkę? Ale żeby było jeszcze zabawniej, to każdą kwestię szekspirowskiego tekstu kończył słowami, zwracając się do partnera, a cipier ty. A kiedy kończył partner, mówił, a cipier ja. Cypierty, publiczność świetnie się bawiła. Mniej się natomiast bawił, niestety, dyrektor teatru. Bo w przerwie wyszedł przed kurtynę i odezwał się do widzów te słowa, że najmocniej państwa przepraszam z powodu niedyspozycji jednego z artystów. Jesteśmy zmuszeni przedstawienie przerwać. Bilety są ważne na ten dzień. Względnie kasa już w tej chwili zwraca pieniądze. Następnego dnia ukazały się recenzje. Antoni Słonimski pisał. Przedstawienie znakomite, Grabowski rewelacyjny. Nie rozumiem tylko, dlaczego w przerwie wyszedł przed kurtynę pijany dyrektor i odwołał tak znakomite.